Do nieoczekiwanej zmiany sytuacji doszło w sprawie kupna Tribune Publishing, którego skład wchodzi m.in. Chicago Tribune. Gdy wydawało się, że prawa do firmy medialnej przejmie Alden Global Capital, do walki o przejęcie udziału w Tribune Publishing włączył się Stuart Bainham, członek zarządu rady zarządzającej sieci hoteli Choice Hotels International z siedzibą główną w Maryland i szwajcarski miliarder Hans-Jürg Wyss. Obaj złożyli w pełni sfinansowaną ofertę w wysokości 680 milionów dolarów. To jest o 43 miliony wyższą od propozycji Alden. Ta ostatnia firma ma teraz 4 dni biznesowe na złożenie kontroferty.